Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jedziemy w pewne miejsce, które chciałabym wam pokazać, ze względu na to, że mamy, tak jak wspomniałam we wcześniejszym vlogu, święto ofiarowania w islamie. Wiąże to się z zabijaniem zwierzęcia w celu ofiary, złożenia ofiary dla Boga. I to święto wzbudza wiele kontrowersji, natomiast ja bym chciała pokazać je dla was z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia rodzinnego, jak te święto obchodzą Turcy, jak to ono po prostu wygląda, jak ja je widzę. Więc zabieram was dzisiaj w miejsce, gdzie są zwierzątka na kurban, gdzie składa się ofiary, gdzie zabija się po prostu zwierzątko. Więc jedziemy. Specjalnie dla was pojechałam, jadę, żeby to nagrać. Więc jeżeli jesteście ciekawi i macie otwarte umysły, to zapraszam was w ten film. Natomiast osoby wrażliwe, osoby, które ze względu na swoje przekonania nie uznają spożywania mięsa i tak dalej, to być może to nie będzie dla nich vlog. Ale prosiłabym już teraz, na początku tego filmu, o zachowanie szacunku. Przede wszystkim do innej religii i do innej kultury, bo jak wiecie, zwierzątka w rzeźniach też nie są zabijane w sposób bardzo, że tak powiem, śmierć zawsze jest śmiercią. O, nie ma tutaj się co rozgadywać, zawsze to jest coś nieprzyjemnego, no ale ja nie będę hipokrytką, ja jem mięso. Jem i wołowinę, i ryby, i kurczaki. Zapraszam was w dalszą podróż. Przyjechaliśmy do domu, mięso przywieźliśmy już ze sobą. Na dole w budynku, w takim specjalnym pomieszczeniu, siedzą wszystkie rodziny, które kupiły tego kurbana i zajmują się już tutaj ćwiartowaniem mięsa. Ja natomiast przyszłam do domu, żeby do was opowiedzieć króciutko o tym, wyjaśnić, czym jest kurban bajramy. Kurban bajramy to święto ofiarowania, które trwa 4 dni. Ono ma miejsce około 2 miesiące po poście muzułmańskim i można w sumie stwierdzić, że jest to jedno z najważniejszych świąt, jak i może inne, nie najważniejsze święto dla Turków. Święto to upamiętnia oddanie Abrahama dla Boga, który poprosił Abrahama, aby on złożył mu w ofierze swojego syna, długo wyczekiwanego syna. I Abraham był tak oddany, że chciał tego syna rzeczywiście złożyć w ofierze Bogu, natomiast Bóg w ostatnim momencie powstrzymał go przed tym i powiedział, żeby oddał mu w ofierze owieczkę. Na cześć tego wydarzenia, które jest znane nie tylko muzułmanom, ale także i chrześcijanom, bo to zdarzenie jest również opisane w Biblii, muzułmanie po prostu świętują to w ten sposób, że sami składają ofiarę Bogu w postaci baranka, owcy, krowy lub wielbłąda. W Turcji jeszcze nie poznałam takiej sytuacji, żeby ktoś składał w ofierze wielbłąda. Najczęściej jest to krowa. Jeżeli chodzi o bardziej takie zamożniejsze rodziny, to składają krowę w ofierze. Te mniej zabożne albo po prostu osoby znajdujące się w gorsze sytuacje ekonomiczne składają w ofierze baranka lub owce, kozę, gdyż takie zwierzę jest po prostu tańsze. Problem z tym świętem jest taki, że kiedyś podczas tego święta można by było powiedzieć, że była jedna wielka masakra na ulicy, gdyż ludzie kupowali te zwierzęta, które mieli złożyć w ofierze,
i przywozili do swoich domów, do swoich ogrodów. Czasami robili to też, przywozili je także pod swoje bloki i po prostu te zwierzęta były zabijane praktycznie wszędzie. No, idąc ulicą można było zobaczyć wszędzie zabijane zwierzątka, ćwiartowane, więc to nie był najprzyjemniejszy widok. W Turcji wprowadzono więc zmianę i państwo zarządziło, że takie zabijanie zwierząt może odbywać się tylko i wyłącznie w miejscach wskazanych przez urząd miasta. Tam więc zawozi się zwierzę, które kupiliśmy albo które tam zostało zakupione, bo bardzo często w tych miejscach też są po prostu wydzielone miejsca ze zwierzątkami, które przywożą hodowcy i można je tam zakupić i w tym miejscu zabijaniem zwierzęcia zajmują się profesjonaliści, rzeźnicy. Oczywiście oni są w tym przeszkoleni, wiedzą jak to powinno wyglądać. Wiecie, to jest temat kontrowersyjny dla wielu osób, szczególnie dla tych, dla których zabijanie zwierząt jest czymś strasznym i okropnym i w pełni to rozumiem. Natomiast nie rozumiem za bardzo krytyki osób spożywających mięso. Ja należę do takich osób i uważam, że byłabym skończoną hipokrytką, gdybym takie święto krytykowała. Dla mnie, porównując to, co widzę tutaj w mojej rodzinie, mogę to porównać do tego, co widziałam w mojej rodzinie w Polsce i mogę to spokojnie porównać do świniobicia. Ja myślę, że śmierć, po prostu nie ma co dyskutować, śmierć po prostu zawsze jest śmiercią i śmierć zwierzęcia hodowlanego raczej nie jest przyjemna, nie należy do przyjemnych, ani do widoków, ani po prostu nie może się jakby w pełni odbyć bezboleśnie. Natomiast są pewne zasady w islamie, które mówią o wykonaniu pewnych czynności, które jakby mają sprawić to, że to zwierzę zostanie zabite w miarę, jak to określić, w miarę dobrych warunkach. Myślę, że nie ma na to dobrego określenia. I ja tutaj też nie będę wybielała Turków i tak dalej, bo są osoby, które mimo zakazu, które jest w państwie, że takie zwierzęta, takie ofiary trzeba zabijać w miejscach wyznaczonych, że to muszą dokonywać osoby przeszkolone, profesjonaliści, to jednak część osób się decyduje na złamanie tego prawa i robią to oni sami. I tutaj pojawia się kwestia sporna, bo jak wiecie, ja staram się wszystko przedstawiać obiektywnie, jak to wygląda w Turcji, ale nie oszukujmy się, Turcy nie mają zbytnio poszanowania do prawa, do przepisów prawa, do zasad, do reguł i nawet w takich miejscach zdarzają się uchybienia, zdarzają się po prostu naginanie prawa albo po prostu ignorancja. Czasami mam wrażenie, że chyba takie zabicie na własną potrzebę, we własnym ogrodzie mogłoby być bardziej humanitarne. Posłuchajcie, w takich miejscach wyznaczonych przez urzędy miasta zwierzęta zabijane są, jakby nie patrzeć, masowo. Podobnie to się odbywa jak w rzeźniach. Pewnie osoby, które się orientują w tym temacie, jak wygląda zabijanie zwierząt w rzeźniach, wiedzą, że stosowane są różne metody i one nie należą do raczej przyjemnych. To nie jest tak, że po prostu te zwierzątka odchodzą sobie w spokoju i w pełnej nieświadomości. I ja też mam świadomość tego, że pomimo próby zadbania o to, nie wychodzi to do końca. Poza tym ja mam wrażenie, że te święto dla niektórych, może nie dla niektórych, dla większości Turków, obecnie nie jest nie tyle świętem religijnym, ile po prostu tradycją i kulturą, o czym cały czas mówię. I wiele osób po prostu nie przestrzega zasad ustalonych przez islam co do zasad zabijania zwierzęcia w ofierze. Ale wracając do tematu. Takiego kurbana, tak to nazwijmy, kiedy zabijamy, to według zasad islamu dzielimy na trzy części. Jedna część, jedna trzecia trafia do nas. Zatrzymujemy dla siebie. Drugą część rozdajemy rodzinie, sąsiadom, częstujemy ich, przyrządzamy jakieś danie albo po prostu zanosimy w prezencie. Natomiast trzecią część oddajemy osobom biednym. Są pewne warunki, które trzeba
spełnić, żeby złożyć zwierzę w ofierze. I tutaj właśnie się pojawia ten element bardziej kulturowy, obyczajowy, że Turcy są przyzwyczajeni do faktu, że ofiarę trzeba złożyć, więc to robią. Natomiast wiele osób ignoruje fakt, że w islamie na przykład, tak z ciekawostek wam powiem, osoba, która może złożyć taką ofiarę, to powinna być osoba, która nie ma żadnego długu, nie jest nikomu nic winna. Dlaczego? Dlatego, że najpierw ma nakaz spłacenia tych długów, a dopiero wtedy może jakby tego kurbana złożyć w ofierze Bogu. Wiele osób, jak wiecie, tak samo i w Turcji, tak i w Polsce, ma, nie wiem, na przykład samochody na kredyty, mieszkania na kredyty, albo są po prostu zadłużeni, albo mają karty kredytowe, a przecież to też jest kredyt i to się zalicza do właśnie takich długów. Mimo tego wielu Turków, tak jak mówię, składa w ofierze zwierzątka Bogu i dla mnie to raczej ma taki wymiar polskiego świniobicia. Po prostu jest zjazd rodzinny, jest mięso, które trzeba posortować, poćwiartować, powkładać do zamrażarki, ugotować itd., itd. Więc to święto nie przypomina polskiego święta, nie wiem, Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, kiedy to wspólnie, odświetnie ubrani zasiadamy do stołu. Jest to raczej dzień pełen ciężkiej pracy. Takich jeszcze ciekawostek mogę wam powiedzieć, że podczas święta ofiarowania bardzo często w wiadomościach pojawiają się różne newsy na temat, na przykład, że jakaś krowa uciekła albo jakiś byk uciekł komuś i biega po ulicy i policja próbuje te zwierzę złapać, bo wiadomo, to zwierzę jest w szoku, w strachu, więc ucieka. Zdarzają się takie sytuacje. Zdarzają się sytuacje właśnie osób, które decydują się na to, że złożą sami w ofierze te zwierzę, nie są przeszkoleni w tym, jak takie zwierzę po prostu zabijać. I bardzo często w takich przypadkach kończy się to zranieniem samego siebie, odcięciem czegoś, uszkodzeniem i bardzo dużo osób trafia do szpitala. O tym też mówią w wiadomościach. Także zobaczcie, jaka jest różnica. U nas w Polsce, pamiętam zawsze jak Boże Narodzenie, Wielkanoc i tak dalej, to bardzo często w telewizji słyszymy wtedy o pijanych kierowcach, większe są kontrole na ulicach i tak dalej, bo jednak nasza kultura wiąże się jednak z... Częściej Polacy spożywają alkohol, jednak ten alkohol jest gdzieś tam w naszej polskiej kulturze zapisany, więc wtedy w wiadomościach pojawiają się statystyki na temat właśnie pijanych kierowców. Natomiast w Turcji na przykład mówią o osobach, które na przykład ucięły sobie palca i które jest przyszywane. Także w ciągu tych dni świątecznych w tureckich szpitalach jest sporo takich przypadków samozranienia się, więc tureckie szpitale są wtedy no, troszeczkę zapełnione i mają sporo do roboty. A jeżeli chodzi o kurban w tym roku, kiedy mamy koronawirus, jak wyglądało to miejsce, czy ludzie noszą maseczki i tak dalej, w Ankarze ogólnie jest cały czas nakaz noszenia maseczek. Maseczki, czy ludzie mieli? Myślę, że w tym miejscu, tam gdzie zabijano zwierzątka, mieli... Może 30% miało maseczki. Kolejna rzecz, która mi się bardzo nie podobała i którą sami Turcy krytykują, ale sami to robią, wiedzą, że to nie powinno mieć miejsca, to jest to, że w takie miejsca jadą na przykład całe rodziny i z nimi jedzie dziecko. Widziałam właśnie parę dzieci, które siedziały w samochodzie, więc brawa dla tych rodziców, że jak nie mieli po prostu dziecka z kim zostawić, a musieli pojechać po tą ofiarę, żeby wziąć i przywieźć, no to to dziecko chociaż siedziało w domu. Natomiast dużo dzieci chodziło koło tego, tam po prostu wiecie, no to nie jest przyjemny widok i myślę, że to dla psychiki dziecka nie jest dobre, więc tutaj kolejny minus, ogromny minus dla Turcji. Tutaj sąsiad właśnie teścia o tym mówił, widzisz, tutaj nawet zobacz, jakie małe dzieci biegają. One tutaj nie powinny być, według prawa jest zakaz. I wiecie, co było najśmieszniejsze? Że tam był mężczyzna wysłany z urzędu miasta, który właśnie miał dbać o przestrzeganie przepisów i nikt sobie z tymi dziećmi tam chodzącymi, biegającymi nawet nic nie robił. Te dzieci nawet w ogóle, ja mam wrażenie, że one się nie przejmowały. To chyba ja bardziej przeżywałam niż one. Po prostu dla nich to było coś takiego normalnego. Napisz się osób. Etfisius. Sen aşçı mısın bugün? Evet. Güzel.
Słuchajcie, tutaj mamy babcię, to jest babcia mojego męża. Meriem. Tanytiorum senian jest to nara. Seriorum. Juzynegustet. Ha? Nekadar güzel, gördünüz mü? Kurban kestik. Kurban bayramı senede bir olur. Evet. Et kavurur, yeriz. Evet. Çok güzel bir şey olur yani. Pişiriyorsun senede değil mi? Olur. Üste yani nasıl pişiriyorsun? Böyle kavururuz. Vay. Konuştuğuna gerek yok anne. Neden? Gerek yok mu? Çevireceğim zaten. Evet, çevireceğim. Konuş dedi. Çevirecekmiş. Anneanne onunla olacak bak. Değil mi? Kurban olurum seni. Bunlar burada kesiyorlar. Mówię po turecku dalej. Tutaj sobie ćwiartują wszystko. Tutaj też są sąsiedzi. Tu są wszyscy ludzie, którzy kupili właśnie tą krowę. A tutaj jest dziadek. Oczywiście jest herbata turecka. Dedi? Dedim. Çekiyorum seni. Çek kızım. Videosu çekiyorum. Bir şey söylemek istiyor musun? He, kameraya. Evet. Anneanneme selam söyle. Anneanne mi? Anneanneme selam söyle. Tamam. Tamam. Bir şey koyuyor musun içerisinde? Sulanır kızım. Sulandıktan sonra suyunu çekip ondan sonra tuzunu atarız. Evet. Yağla da kavururuz. İçinde yağ var zaten. Yağ evet, gibi. Evet. Ondan sonra da işte ne bileyim sadece fazla bir şey yağla pişer biraz daha. Evet. Ondan sonra da tabaklara koyar ya. Sadece tuz mu var içerisinde? Evet, sadece tuz atarız. Ha, tamam. Yağını önce kavurduk biliyor musun? Nasıl? Önce yağını kavurduk. Evet. Ondan sonra etini koyduk. He. Ondan sonra şimdi sulanıyor. Sulandıktan sonra suyunu çeker. Evet. Ondan sonra da yağ biner. Yağ bindim de biraz da ondan kavrulur. Ondan sonra yeriz. Başka yok. Tamam. Usta. Bak. Evet. Kavurması. Evet. Master Chef'e girse bir bence de. Vallahi. Master Chef. Meryem Şef. Meryem Şef. Meryem Şef. Burada da kurtuluruz. Hava çıkalım. Hemen varım bir tanesi. Bir tane oğlum benim. Evet bir tane var. Anneler bir tane kabim benim. Senin orada yer var. Boyun büyük adı yerler. Zostało już mięso, tutaj przynieśli je i przynosimy na balkon. Juchy! Cienki ile? I to jest też całe mięso tutaj, zostało ono podzielone na wszystkie rodziny, porówno, żeby każdy dostał tyle samo kilogramów. I teraz to trzeba wszystko będzie popakować. Jak widzicie, jest już wieczór, jesteśmy na balkonie, siedzimy sobie z moją teściową tutaj. Anne? Siedzimy sobie... Ewet, będę. Siedzimy sobie na balkonie, palimy sobie szyszę. Zajadamy sobie sarmę, japrak sarmę, bo teściowa zrobiła dla mnie, oczywiście. Ileś tutaj mamy kwiatków. O, tutaj jest sarma, oczywiście. Kwiatuszki. Tutaj kwiatuszki są. Tutaj mamy naszą ciszę. Słuchajcie, tutaj wam jeszcze pokażę kwiatki. Zobaczcie, jakie piękne kwiatki. No, moja teściowa ma super rękę do kwiatków. Zobaczcie tutaj, jak wygląda jeszcze miasto. Ta dzielnica, w której mieszkają rodzice mojego męża. Oni mieszkają niedaleko lotniska, więc bardzo często tutaj dokładnie widać latające, startujące i lądujące samoloty. Więc plan na dzisiejszy wieczór jest taki, że będziemy odpoczywać teraz, a jutro będzie bardziej aktywny dzień i myślę, że będę mogła więcej coś nagrać, żeby wam pokazać. No ale tak jak mówię, dzisiaj kończymy na tym, więc do zobaczenia jutro.